Tak więc każą nam się tu dostać. O co chodzi? Nie, nie, to nie jest tak. Coś nowego dostaliśmy. Cash. O! Dostaliśmy nową nagrodę Cash Reward. Myślałem, że ten. No dobra. To zanim. Chodźmy do komputera. I zobaczmy sobie najpierw nasze toolsy. Bo mamy rocket launchera. No te bomby to jest jednak dla mnie to jest bomba. No 30 bomb to jest to. Dobra. Jakie mamy wiadomości z misją? Co to za misja? Zaraz zobaczymy. Nie chce mi się tam czytać tej całej historii. Aha, zaraz będzie misja. Download communication data from three satellite dishes and... Co? Aha. Jezu, już myślałem, że będą jacyś strażnicy albo coś, bo to jest napisane, żeby pobrać dane, że musimy dostać się na wyspę i pobrać dane z nadajników satelitarnych i terminali, ale jest uzbrojony helikopter. Co to za muza? Który pilnuje tej wyspy, więc. Była taka muzyka w tej grze? No i oczywiście alarm się włączy, nie? Jak nas wykryją. Kurde, ale włamanie żeśmy właśnie zrobili. Od końca jedziemy. I oczywiście ja tuż sobie czat czytam, co gadacie. Co Cyberpunk? No, spoilery lecą, bo część ludzi dostało już grę. Część ludzi dostało klucze, ale konsolowe płyty są takie. A to jest to... O Jezu, a ja tam muszę wejść do góry. Czekajcie. O shit! I co, Jasiu? Powiedz mi. Czekaj, bo helikopter? Helikopter. A to jest trudna misja, dobra. To ty nie potrafisz dwóch rzeczy naraz, to ja ci nie przeszkadzam. Czekaj, bo chciałem zobaczyć, czy da się go rozwalić. Nie da się, to ci mówię z góry. Aha, ale to jest, nie jest takie trudne, bo tu się da przed nim kryć. Ale on, im dłużej uciekasz, tym z większym natężeniem wysyła pociski. Ale jakie pociski, jak on nawet do mnie nie strzela? Bo... Dobra, nie będę ci spoilerował, jak to masz przejść. Weź ten. No. Ściągasz te Red Deady? Ściągam Red Deady. I będziemy, kurde, kombojami? Komboje, no. Komboje. No dobra, no, komboje. Dobra, W, a ja sobie mogę jeszcze w tle najwyżej ściągnąć te WMD Worms, jakby co. No ściągnij sobie. To se ściągam. Dobra, to nie wiem ile ci się będą długo pewnie ściągać. No chwilę się będą ściągać, to jeszcze możemy później w Wormsy zagrać. Dobra, to umówmy się, że za... O, ty sobie pograsz ile? Bo ty jak jesteś, to misja... Z pół godzinki pograsz w Teardowna, no co? Z pół godziny pogram. Dobra. To ja się wyciszam. Tylko tu będzie trzeba uważać z tym teardownem, bo... No musimy sobie taką ścieżkę zrobić, wiecie? Ścieżkę biegu.
się założę, że oni przez te szklane sufity też strzelają. Aha, i tu jest, dobra. O nie, tu na górze jest. Dobra, ale tylko powiedzieli, że ona wybucha w momencie, kiedy... W momencie, kiedy ja te dane pobiorę. To może ja na przykład to... To ja w ogóle przewrócę tutaj. W moją stronę, nie? Patrzcie. O nie, fire alert. O shit, coś się pali. Nie, nie. Nie, pożar. A co jest? Jesteś odpowiedzialny w NVIDII za co? Aha, za co jestem? Przepraszam. Za, no, community PR, nie? No to jak jest premiera gry, to my tam zawsze jakieś klucze rozdajemy, znaczy rozdajemy, no rozsyłamy tym osobom, na przykład, że ktoś tam, wiecie, ma kartę graficzną RTX, to teraz ma jeszcze Cyberpunka, żeby pograć i pokazać, jak to fajnie wygląda i takie tam, wiecie. Mamy część takich rzeczy, że ktoś właśnie specjalnie, żeby zrobić materiał o ray tracingu w Cyberpunku, specjalnie dostał kartę, więc jakby... To się powinno wszystko tutaj dziać, tak? No ale no nie może się dziać tak, że wiecie, że ja mam klucz, a gram sobie w grę i nikomu go nie wysyłam na przykład, nie? Albo że ktoś mi pisze, że coś mu nie działa, a ja sobie gram w grę w tym czasie, no tak trochę... Trochę przyps. Dobra. Więc jakby no na premierę muszę być ten... dostępny. No i tak, wiecie, to tak z NVIDIA'owej strony, no bo wiadomo, że CD Projekt to tam od swojej strony pilnuje, żeby wszystko się zgadzało. Dobra, zrobię tak, podłożę. Czy będą jakieś prezenty na Mikołajki? A jakie prezenty na Mikołajki? Prezentem jest to, że tu dla was jestem. Nie jest to dla was największy prezent. Kurde, czekajcie, muszę pistolet wziąć. Dobra. No i powiem wam, że to się chyba nieźle przewróci. Tylko, o, jeszcze bym tutaj wziął. No nie chcę, żeby to się zablokowało, wiecie, na tym i się nie oparło dobrze. Okej, wysadzamy to. A wiecie co, jedną rzecz chcę zobaczyć. Bo to się chyba nie przewróci nawet z jedną nogą. O, shit! Dobra, nie doceniłem tej gry. Czy konkursy na Twitterze też jadą? Mówicie Gift a Gamer? Czy nadzoruje? No, no wiecie co, mamy agencje, znaczy firmy mają agencje PR-owe, marketingowe, takie, które ogarniają takie rzeczy jak Twittery i tak dalej. No tak, tak, no. No to co się tam dzieje, to jakby to tak, to ja to powinienem nadzorować, no ale nie jest to coś, co wymaga jakiegoś specjalnego nadzoru. Konkurs jest organizowany globalnie, więc tutaj my musimy go tylko zapostować. Ewentualnie ja później się kontaktuję ze zwycięzcami, jak kiedyś kogoś znajdziecie, kto wygrał, a takie osoby były, bo sami się z nimi kontaktowałem nieraz. A to wam powiedzą, że tak było. Jak stąd wyjść teraz?
No, bierz się udział w tych konkursach, bo tam zazwyczaj trzeba jakiś komentarz ustawić i ten, i chyba tak to jakoś robią u nas, że zawsze z każdego kraju, żeby tam ktoś był, nie? No bo tych nagród tam jest więcej, albo przynajmniej tam z regionu, więc jakoś tak się zawsze, jak jest to Gift a Gamer, to jakiś Polak się tam znajdzie i ten. Pamiętam, był ten taki, pamiętacie co były takie, że Nvidia Shield były, że były monitory, były karty graficzne i ten. Jezu, jeden chłopak wygrał, ja mu piszę, że wygrałeś, a on, ale co i gdzie? W ogóle nie wiedział nawet, że wziął udział. Bo zostawił komentarz, ale chyba zapomniał, że konkurs był. No, to powiem wam, pewnie miał niezłą niespodziankę, nie? Dobra, to co, wysadzamy. Dobra, jest git. O shit, znów wpadłem. Może tu jest gdzieś jakieś wyjście szybsze. O, jest rzeczywiście. Dobra, teraz co zrobić? Patrzcie, co zrobić z taką kratownicą, żeby ona się w tą stronę zgięła? No moim zdaniem trzeba ją tu gdzieś walnąć. Z mistrzem. Dobra, i tu chyba już wystarczy, że dam deski, co? Jak myślicie? Deski dadzą radę? Tu patrzcie, tu hakuje. Kurde, idealnie. Ale to jeszcze nie do końca, powiem wam. O co chodzi w tej grze? No to jest taka misja, której, znaczy taka gra, w której jakby główny motyw polega na tym, że w tej grze się da rozwalać rzeczy. I tyle. I z tego wynikają różne fajne rzeczy, typ zrobił taką mechanikę gry. No i wymyślił, że nie będzie ta gra polegać tylko na rozwalaniu, ale też właśnie na innych misjach i na przykład właśnie robimy taką misję typu... Tu bym, wiecie co, rozwalił to, bo wydaje mi się, że mogłoby to nieźle zadziałać. Że będzie to taka trochę zabawa we włamywacza? Kurde, no... O Jezu! Dobra. Czym ta gra się różni od Noity? No niczym, no wszyscy ją lubią, wszyscy ją szanują, no. Więc chyba niczym się nie różni. Dobra, tu bym mógł zhakować, ale ja się boję, że oni mnie zobaczą, bo później będzie, jakby problem polega na tym, no właśnie, na czym polega problem? I czemu ja tego sobie po prostu nie odspawam od ściany i nie wezmę ze sobą? Nie sprawdziliśmy tego, może to się da naprawdę odspawać. Nigdzie nie było powiedziane, że to ma jakieś czujniki ruchu czy cokolwiek, nie? Na czym to wisi?
Na tej szybie? Coś jest nie tak. Tu jest jakaś szyba. O właśnie. O, świetnie, dobra. O, Marku Obciągarku, dzięki za słupka. Dobra, tu bym sobie wziął, tu. No i wiecie, no nawet jeśli bym tego teraz hakował. Które najlepiej było, jakbym jednak na ten dach się jakoś dostał jeszcze. Tylko żeby oni mnie tu przez tą dziurę teraz nie strzelali dachową. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Czekajcie. No bo jakbym tu wysadził ton, to może bym... Wiecie. Się trochę za bardzo. No dobra, ale spróbujmy chociażby... Oh fuck, żeby tu, wiecie, deski dać, nie? Żeby to jakoś tak wyglądało. Dobra, tu można zhakować. Dobra, tylko nie wiem, jak się później przedostać, bo to mamy te. Aha, jeszcze tu jest jakiś, kurde, jeszcze tu jest jakiś w dziurze. No ale to chyba też bez problemu powinno być. Gdzieś tutaj, aha. Jesteś budowniczym, na dodatek złodziejem. Tak? Nie, nie do końca. Jesteś bardziej wyburzeniowym... Patrz. Hacking. Hakujemy sobie. Mamy tego. Nie jest najgorzej, nie? Jeśli chodzi o samo hakowanie. O, sieć. Dobra. Czekajcie. I teraz gdzie jest? No i tą stronę mamy. I teraz by trzeba było się dostać do tej, a to nie takie proste jest. Shit. Kamole. O, shit.
Dobra. Czekajcie, bo coś tu jest nie tak. Tu się kiedyś przedostałem do tej dziury. Gdzie jest ta? Gdzieś niby za mną tutaj. Czyli że gdzie? Tu na pewno jest jedna, jest na szczycie w tym biurowcu, tylko jak tam teraz wejść po to strzałem? Nie jest takie proste, bo tu nie ma takiej zwykłej drogi do niego. To jest do zrobienia spokojnie z tym tym, jak się, wiecie, człowiek postara. To już w ogóle, a my tak na szybko. Znaczy na szybko, no tak wiecie, na pałę trochę. Też może damy radę. O, telewizor komuś zakosiłem. Dobra. Kurde, tutaj, dobra. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Ło! Udało się. Jezu, dobiegliśmy. Może ja zrobię po prostu... A nie mogę quick save'a, bo mnie gonią już. No dobra, do góry po piętrze. Co, gdzie ten komp? Jeszcze po prawej w biurze. A nie, bo to jest satelita. Shit, to będzie na ścianie gdzieś. Dobra, mamy. Czekajcie. Może się w dół da przejść. W pokoju z bilardem na piętrze możesz ukraść żyrandol. Co? Nie pamiętam, że tu w ogóle jakaś była takie pomieszczenie tajne.
bilard. Gdzie ty masz tu? Nie, tu nie ma żadnego pokoju z bilardem. Chyba, że tu jest żyrandol. Nie no, nie ma żadnego żyrandola. Może jednak na parterze ten bilard. Dobra. Jesteśmy. To jeszcze jedno nam zostało. Okej, jestem pod budynkiem. Okej, widzę to. No dobra, to tu bym zrobił tak. Okej. Jasiu, no. Jest jeszcze jedna gra, którą musimy, widzowie przypomnieli. Instaluj Ice Lake z połowy karpia na święta, stary, robimy. O, stary. Dobra. To czekaj, to no czekaj chwilę. To graj sobie, ja jeszcze też zagram tu gierkę za jakieś 15 minut, co odezwę. No, ja już kończę, wiesz, tą misję to akurat będzie na instalowanie czas. O, shit. O, fuck, prawie się zabiłem. A to jest moja łódka, nie? Woohoo! A, jeśmy to zrobili. Mistrzostwo świata, powiem wam. Prawie bez żadnych przygotowań. 23 minuty. No dobra, powiem wam, że nieźle to było. Że to mi się podobało, że nie wiem jak wy. Nie wiem jak wy, ale... Mnie to się wydaje, że jednak było bardzo dobrze. Że to jak Bonkol opowiadał, to nie tylko mnie zmotywowałeś. Ja słyszę, że Bonkolowi coś ciężko, że on mówi, że to będzie trudno, to ja wtedy mam motywację największą, żeby zrobić to lepiej. Żeby po prostu... Żeby wiedział, no. Pokażcie mu to. Weźcie mu, napiszcie Dawidek. Zobacz sobie, jak Sushiło tą misję przeszedł. Jak porobił.